Przepis na domowe mleko kokosowe jest szybki i prosty. Wystarczy około litr wody przygotowanej lub mineralnej i 200 g wiórków kokosowych, ale te ilości możecie dowolnie modyfikować. Wiórki zalewamy wodą i pozostawiamy do namoczenia na około 10 godzin, ważne, aby nie przykrywać wtedy garnka. Następnie podgrzewamy wiórki do temperatury około 60 stopni. Następnie wystarczy wszystko zblendować ręcznym blenderem przez kilka minut. Masę wylewamy na sitko z bardzo drobnymi oczkami, bądź też na gazę, którą możemy kupić w aptece. Wiórki odsączamy i mleko jest już praktycznie gotowe. Mleko możemy przechowywać w lodówce przez kilka dni. Wiórek, które pozostały nam po zrobieniu mleka kokosowego, nie musimy wyrzucać, ale możemy zużyć je do koktajli czy domowych wypieków. Jak widzicie, zrobienie mleka kokosowego jest mega proste. Takie mleko później wkładamy do lodówki i jak widzicie, albo i nie, ono bardzo lubi się rozwarstwiać, więc warto je porządnie wstrząsnąć. Możecie też mieć na wierzchu taką dość twardą śmietankę, także to nie jest nic złego. Taką śmietankę możecie sobie wykorzystać właśnie jak robicie jakieś potrawy, gdzie potrzebujecie bardziej tłustego mleka kokosowego, a jak nie, to po prostu trzeba ją troszkę przebić, bo to mleko czasami nie chce wypłynąć. I możecie sobie przechowywać je spokojnie, nawet około 5 dni w lodówce. No dobrze, ale dlaczego w ogóle mleko kokosowe mielibyśmy sobie robić w domu i do czego możemy je stosować? Po pierwsze, jest tańsze, bo takie wiórki kokosowe za kilogram, nawet jeżeli kupujecie na przykład przez internet, zapłacicie 10, kilkanaście złotych, a starczy Wam na pewno na długo. Poza tym nie ma tych wszystkich sztucznych dodatków. Jeżeli upewnicie się, że wiórki kokosowe są bez siarki, to na pewno jest to o wiele zdrowsza opcja i to mleko będzie mniej przetworzone. Mleko kokosowe świetnie wpływa na nasze serce. Może obniżyć poziom cholesterolu i pomaga także obniżyć ciśnienie krwi. Dodatkowo mleko kokosowe jest bardzo dobrą opcją dla sportowców. I tak naprawdę i tutaj i mleko, i woda kokosowa, a robiąc takie domowe mleko, możecie sami zdecydować, po prostu dodając więcej lub mniej wody, czy będzie to bardziej w formie mleka, czy bardziej w formie wody kokosowej. Jest to właśnie świetne dla sportowców, dlatego że takie mleko czy woda mają bardzo dużo elektrolitów, które często w trakcie wysiłku po prostu gubimy z organizmu. Mleko kokosowe, a także olej kokosowy, o czym pisałam na moim blogu, ma kwasy MCT, czyli te średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe, które są świetnym źródłem szybkiej energii właśnie dla sportowców, ale również dobrym źródłem energii dla naszego mózgu. I dodatkowo wiele badań wskazuje, że dzięki swojemu działaniu termogenicznemu właśnie te kwasy MCT przyspieszają naszą przemianę materii i spalanie tłuszczu i takie mleko kokosowe świetnym jest rozwiązaniem dla osób się odchudzających. Jeśli mamy problemy z trawieniem i chcemy wesprzeć nasze jelita, to takie koktajle na przykład z mlekiem kokosowym również bardzo nam pomogą, ponieważ kokos zawiera zdrowe tłuszcze i właśnie te elektrolity, o których wspominałam, które wspomogą pracę naszych jelit. Bardzo Wam polecam zrobienie swojego domowego mleka kokosowego, już wiecie jak. A jeśli chodzi o wiórki kokosowe, to na pewno nie warto ich wyrzucać. One zachowują świeżość jeszcze również przez kilka dni, jeżeli włożymy je do pudełka i schowamy do lodówki. Mleko kokosowe możecie stosować praktycznie codziennie i jest ono po prostu świetnym zamiennikiem zwykłego mleka zwierzęcego. Ja jako mama mleko kokosowe podaję moim synom. Mój młodszy syn ma 1,5 roku i dalej bardzo lubi zasypiać z mlekiem, więc dzięki temu udało nam się po prostu odstawić mleko modyfikowane i takie samo mleko kokosowe albo w połączeniu z innym mlekiem roślinnym bardzo lubi. Także spokojnie dzieciaki również mogą pić mleko kokosowe i na pewno wyjdzie im to na zdrowie. To tyle na dzisiaj. Dajcie znać, jak wyszło Wam Wasze własne mleko kokosowe. I do zobaczenia!